Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. No i co my tam dzisiaj będziemy robić? To jest dobre pytanko, na pewno burgerki. No i myślę, więc jestem. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, nie pamiętam co będziemy robić, bo nie pamiętam co było w następnym odcinku, czy w poprzednim odcinku. Rewolucyjna wiadomość, dobra, to już czytaliśmy chyba, tak. To już czytaliśmy, więc luz. Więc w ogóle zmieniłem słuchawki i teraz one mają mniejsze wygłuszenie. Tak się dziwnie czuję. Taki dziwny dźwięk jest, kurde, normalnie jak nie tu. Mówiliście, że ogólnie da się 3 stojaczki sobie tutaj zrobić. I oczywiście te 3 stojaczki, no... Jakby nie patrzeć, zrobimy. Dodatkowo, z tego co powiedzieliście... Ogólnie lepsze nasionka można zdobyć poprzez używanie nawozów, manualnie, nie przez zombie, tylko tak wiecie, no manualnie. Więc tak, oczywiście sobie dzisiaj też to ogarniemy. Tylko tak, chodźmy do pracowni alchemicznej. Z tego powodu, iż chciałbym zobaczyć, czy tutaj przypadkowo nie możemy lepszej modlitwy zrobić. No właśnie możemy. Tylko żeby zrobić lepszą modlitwę potrzebujemy 5 wiary. 5 wiary. Właśnie, tylko tak, co daje ta modlitwa? Czy tu jest coś pokazane? Ja mogę sobie najechać na przykład, czy nie mogę? Pewnie nie mogę. No nie mogę, nic mi nie pokazuje. No cóż, modlitwa o wiarę. Być może ta modlitwa o wiarę nie byłaby głupia. Tylko tak, tutaj trzeba zrobić rozdziały. Rozdziały widzę, że... Mamy różne rzeczorki. Złoty rozdział. Jak zrobić złoty rozdział? Ze złotej kartki. Złotej notatki. A jak zrobić złotą notatkę? Złotą notatkę robimy oczywiście ze złotych opowieści. Złote kacze opowieści. No cóż, jest szansa, że to zrobimy. Tylko tak. Tylko tak. Najpierw Shiro. To ty sobie to wyrzuć stąd, bo ty jak zwykle się wpierdzielasz tych bułek, pozbierasz tego wszystkiego i potem nie masz co z tym robić. Możesz sobie to poodkładać. No właśnie. Więc tak, to już mamy zrobione. I mamy 3 złote opowieści, czyli raczej nam się nie uda tego zrobić. Raczej nie. Szkoda, bo myślałem, że jednak coś sobie z tego wykminimy. No ale cóż, trudno. To sobie zostawmy. Weźmy w ogóle wszystkie opowieści stąd. Myślę, że to się może w ten sposób nam przydać. I raczej wiary nie mamy już w ogóle, prawda? Przynajmniej nie widzę. Dobra, zostawmy troszeczkę sobie tego żarełka. To też możemy zostawić. Weźmy te świeczki i chodźmy na razie do kościoła. O kościół, jakby nie patrzeć, dzisiaj ma dzień mszalny, tak? A i owszem, jest dzisiaj niedziela. O! Cóż za arcydzieło. Doprawdy wspaniałe rzemiosło. Wasza świątobliwość. Ach, to ty. Tylko się rozglądałem. Wiesz, niektóre z tych posągów wyglądają zupełnie nieźle. Możesz zrobić też posąg przedstawiający mnie? Nagrobny? Umierasz, wasza świątobliwość? Nie, nie. Jestem zdrów jak koń. Miałby tylko pomóc mi w szerzeniu mojej aury świętości. Och, chwila. Mam doskonały pomysł. Potrzebuję 3 posągów. Jednego do mojego gabinetu. Ten niech będzie trochę większy i wygląda jakbym myślał nad czymś ważnym. Drugi pójdzie do stołówki dla ubogich. Ten niech wygląda jakbym się o coś troszczył, ale również myślał nad czymś ważnym. Spróbuję. A trzeci umieścimy tutaj, przed kościołem. Ten niech wygląda jakbym był naprawdę fajowy i wszystkich mile witał. To niezwykle ważne zadanie. Umieść je na pierwszym miejscu swojej listy zadań. Bez tych posągów nie możemy zmienić tej bazyliki w katedrę. Aha, czyli kurde, jest złodziejaszku jeden. Chcesz mnie wydymać na kolejne posągi, no dobra. Niech ci będzie.
Dobra, myślę, że kupimy sobie świeczek. O, jak najwięcej w sumie. Plus, plus. 29 sztuk. No, mało to nie jest. Mało to nie jest. Rozpalmy sobie ten pierdolnik. By tu się świeciło, jak nie wiem. Dobra. Wszystkie świeczki świecić się muszą. Pyk, pyk. Wszystko pozapalane. Jeszcze po jednej. No i dobra. Wszystkie się palą, wszystkie. 65 wiary, 65 wiary. Możemy zacząć modlitwę. Chcę powiedzieć kilka słów. Standardowo, nieźle, nieźle. Ile mi tam wiary rzuci tam? O, 13 na sam początek, ładnie. Dobra zupa z bobra. Do 15 dobijemy? Dobijemy. Bardzo prosimy o dodatki. Akurat tyle mi było potrzeba, bo dyszki potrzebujemy z tego, co pamiętam, do zombiaczka. Do zombiaczka dyszki potrzebujemy, a reszta to tam chuj. Prawda czy nieprawda? Tak, tutaj piąteczkę potrzebujemy, to fakt. No i myślę, że... Chodźmy jeszcze zobaczyć, co w ogóle dają nam te inne wiary. Czy inne wiary, inne te, wiecie, modlitwy. Handluj. Są brązowe, tak? Tak, to są brązowe. Więc tak, to jest modlitwa o wiarę. Wpływ skazania plus 20%, wiara skazania plus 50%. Wiara razy 1. To tak... Wpływ skazania plus 25. Trochę nie rozumiem tego, jak to ma zamiar działać, ale okej. Złota wiara jest tu jeszcze. Chciałbym zobaczyć, co dodaje, ale chyba mi gra nie pozwoli jeszcze, nie? Nie, nie pozwoli mi niestety. No trudno. Okej, okay, wpływy skazania, gorzkie żale, tylko to mówię, nie rozumiem troszeczkę. A, przepraszam, jest napisane, jest napisane. Litania tkliwych słów, twoja trzutka wytworzy więcej wiary, okej. Okay. Słowa prawdy, które uczynią cię twardym. Zapał twórczy. Wzruszająca opowieść o palących potrzebach kościołach. Przynosi dodatkowe wiary i datki. Wpływy skazania 50, 50 i wiara razy 1. To trochę dziwne. To jest lepsze. I to znacznie. Napełni cię gniewem. W błogosławieństwach, jakie niesie ciężka praca. Nieboszczycy mieli widziane na cmentarzu. Pewnie lepsze trupy. Większe datki. Kilka słów o wadze rolnictwa, nawożenia, bla, 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 bla. Gadka o grzechu i miłosierdziu, na podstawie anegdot z twojego dzieciństwa, to może być ciekawe. Z dedykacją dla tych, którzy trudnią się uczciwym handlem. Spowoduje błogosławieństwo rynkowe u jednego z handlarzy. No dobra, no to tak czy inaczej będę chciał albo to, albo stricte wiara, bo mi tak naprawdę jest tylko wiara potrzebna. Teraz już kasy nie potrzebuję, więc wolałbym wiarę. Stricte wiarę. No i wiemy przynajmniej, co mamy robić, nie? Wiemy już, co mamy robić. Więc tak, próbowaliśmy zrobić sobie to. Mam w ogóle? Mam to w ogóle, okej. Okay. Czyli tak, potrzebujemy notatki i to złote notatki. Tylko no... Lipa, jeżeli chodzi o to, 20% to nie jest dużo. I to dopiero notatki, a potrzebujemy trzech notatek, żeby to zrobić. Kurwa, naprawdę? Przedsiębiorczość. Tego nie mamy. Dramaturg i pisarz. Nie wiem, czy najpierw nie zrobię sobie techniki. Bo trochę tą technikę tutaj zwaliliśmy. Ale można było to porobić. Co 40 pypków. Więcej nawet. Gawędziarstwo. Wykonaj opowieść. No myślę, że to jest chyba czas, żeby to właśnie porobić. 140 pypków, czyli 130 nam potrzebujemy. To damy radę zrobić. Damy radę to zrobić. I jeszcze, czy ja tu mogę zrobić więcej półek?
Do Ori możemy. Wiecie co? Wydaje mi się, kurde, że w sumie nie byłoby głupi, żeby to wszystko teraz sobie poprzestawiać. Wiecie, tak jak jest tutaj alchemia, no to zrobić tylko tu alchemię. Na przykład, nie wiem, jakieś tam destylatory, nie destylatory. Tu sobie po lewej stronie wszystko poładnie poukładać. Po prawej stronie za to zrobimy sobie na przykład właśnie wszystkie te efekty dotyczące piśmiennictwa. Bo też to potrzebujemy, jakby nie patrzeć, ale no nie możemy tego zrobić z tego powodu, że nie mamy miejsca. Więc tak, ukochany domek. Wiem, że ja się krzątam jak smród po gaciach, ale to jest seria taka w sumie dla mnie, nie będę was oszukiwał. Bo mi się naprawdę mega dobrze gra Graveyard Keepera, zresztą mówiłem to już na pewno nie raz. No ale tak, Graveyard Keeper jest moją chyba ulubioną w tej chwili serią, więc tym bardziej. Okej, okay. Okidoki. Tu w ogóle jeszcze jakieś te takie rzeczorki mam do porobienia. Ale to luzik. Widzę, że tu nam pourastało pięknie. Wow! Soczewica złota i nasiona z soczewicy też złote mi wyskoczyły. Wow! Oczywiście, że tak, sadzimy dalej. To było, to teraz to potrzebujemy. I też to potrzebujemy. No więcej chyba będę potrzebował za chwilę nawozów. No to wiecie, możemy się pośmieć troszeczkę, ale naprawdę jest lipa, jeżeli chodzi o to. Czy mnie stać na przykład na złote? Nie stać mnie na złote. Mamy dopiero dwie sztuki, to niestety, to nie wyjdzie. Dobra, 4. I 4. Tak jak mówiliście właśnie, tutaj jest wszystko pięknie, ładnie, jeżeli chodzi o powtarzalność tych już nasionek. To też nie zawsze. Dobra, nasionka sobie tutaj pozostawiamy. Pady rolne też. No musimy też zacząć robić właśnie te manualne, takie wiecie, przetwórstwa, bo zaraz nie wyrobimy z nawozami. Zaraz to będzie problemem największym. Ale być może damy radę. Dobra, widzę, że dynki są tutaj już ładnie porobione. Na pewno tą cebulkę będę chciał też sobie delikatnie porozmnażać. Tylko czy my mamy nasiona cebuli złote? Nie mamy. Mamy srebrne nasiona cebuli. To w sumie nie jest źle. Wsadźmy sobie to. Pyk. Pyk. Żeby nie zmarnować, nie? Żeby nie zmarnować. Będzie szkoda po prostu. Będzie po prostu szkoda. Bardzo słabe jest to ogólnie sadzenie. Naprawdę mogliby to poprawić jakimś update'em. Wiem, że ta gra już jest no, dosyć stara, więc nie ma czego też oczekiwać od twórców. Ale naprawdę poprawa całego tutaj, całego rzemiosła, jeżeli chodzi o farmy, no to jest naprawdę mocno do poprawy. Dobra, chcemy złote cebule, tak? No i owszem. Zwalimy sobie na razie srebrne. Tego i odpady rolne będą, więc też fajnie. Kurde! No i jestem w dupie już o jedno, no świetnie. Oj. No tak czasem bywa. Dobra, tu są nasiona dyni. Dynie też możemy sobie tu posadzić. Może się nawet uda. W ten sposób. Dobra. Tu widzę, że wszystko jest w porządku. Te motylki sobie też jeszcze pozostawiamy. I tak, chciałem jeszcze iść z pewnością do winnicy. Winnica jest mi bardzo potrzebna. Bo chcę tutaj również zacząć robić nasionka. Winogrono złote, winogrono, nasiona chmielu. Akurat mamy 7 sztuk. 7 sztuk akurat jest, więc tym bardziej dobrze. To tak, widzę, że to nie sięga niestety, cholercia. Niedobrze. Ja się źle nastawiłem do tego wszystkiego. No i tak, mamy jeszcze dzisiaj dzień wdzięczki, tak? Chyba tak. To sobie troszeczkę już pozasadzajmy. I nawozy są tu. Po 2 sztuki, bo i tak nie mamy w sumie tego dużo. Winnica. I akurat tutaj 2 będę chciał sobie posadzić. Pyk. Pyk.
Nasionka chmielu. Tylko mamy srebrne niestety. A nie, złote też mamy. No to dobrze. Srebrne, złote akurat. Bardzo mi z tego powodu miło. Tylko ja w tym... Kurwa, i to złote. I to złote. A, zjebałeś to, Shiro. Aż to spierdzieliłeś normalnie. Dobra, może jeszcze nic nie jest stracone. Może jeszcze nic nie jest stracone. Tylko tak, znając życie, to niestety... Kurwa. Czemu tego nie można przelecieć? Młyn pewnie jest już zamknięty o tej porze. Na pewno. W górę tutaj też to by się przydało ogarnąć. Tutaj mógłbym zrobić ekshumację w ogóle. Nie byłoby to głupie. Pozbieraj to. Bardziej chyba czerwone kwiaty teraz mi są potrzebne. Okej, okay, tylko tak. Jeszcze chciałem to poprzerabiać przecież, więc sobie oczywiście porobimy więcej tych dynksów. Złożonych części, etc, etc. Pozostawiamy sobie w ogóle ten złom, który mamy teraz w kieszeni. A trochę tego jest. Trochę tego jest. W ogóle kartki. Czemu się chodzisz z kartkami? Też staram do waszych komentarzy dostosować, ale wiecie, to nie zawsze jest takie proste. To nie zawsze tak jest takie proste. Okej. Okay. Pamiętam, że u wdzięczki jeszcze potrzebujemy podpisu arystokraty, więc na razie wdzięczki niestety nie ruszymy pod tym względem. No ale... A nuż może wkrótce coś pokombinujemy. Dobra, to już jest zaniesione. Tutaj to też. Ukochany dom. Tutaj browarek widzę, że jest robiony. Pięknie. Kufel piwa złoty! Złoty! Złoty kufel piwa. Fuck yeah! Już nas niestety na inne nie stać. Szkoda. Dobra, to zostawiam. Kurde, super. Super duper. Czy mogę zrobić srebrne? Mogę. No tylko tutaj, kurde, no nie ma nawet jak. Nie ma nawet jak. Okej, okay, ale tak. To możemy sobie zacząć robić, tylko... Żebym ja jeszcze wziął to z winnicy, to by było dobrze. Bo na pewno tutaj jest sporo tych grzyczorków. Widzę, że chłopaki jeszcze pracują, więc git. No właśnie, no kurde, nie ma w ogóle o czym mówić. Nie ma o czym w ogóle mówić. Mamy tyle teraz tego wina złotego, że jakby to chodziło o złote wino, to naprawdę nie płakałbym pod tym względem. Nie płakałbym pod tym względem. 266 wina złotego, o jest. Znaczy, winogron, nie wina. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Ja już sobie tutaj wstawię, żeby to się robiło. No kasy już mamy w brud, no nie oszukujmy się. 80%, kurwa, no zarobiście. Rób się pięknie. Ja już tak naprawdę, jeżeli chodzi o pieniądze, to są ustawione. Teraz zbieramy tylko tak naprawdę kasę na arystokratę. Na trochę sobie podjemy. Nawet nie muszę tego robić wszystkiego, bo już nawet nie mam po co. Kurde, tylko nie mam miejsca. It happens. No mi nie starcza miejsca. Mi. Dobra, to mogę zabrać, bo to mi jest niepotrzebne. Co jeszcze? To mogę wstawić. Tak, tak. No i dobra, chyba wszystko. Tu jest jakieś miejsce, no coś tam mamy. To też tu zostawimy. La kostnica. Co my tutaj mamy, bo już nie pamiętam. Jednego trupka. Jeden truposz, tylko mi się wydaje. Tu chcieliśmy zrobić szafki.
Bo tak, stół balsamiarski to będziemy mieć sobie gdzie położyć. Podwójny stół. Bardziej te stojaki do kostnicy bym wolał. Wiecie, tu sobie zrobimy po prostu, tu jeszcze myślę, że z jedno wejdzie. A tutaj full stojaki, totalnie full stojaki. I tam były belki potrzebne. Tam były beleczki potrzebne. Dobra, ale najpierw gadająca czaszka, bo ja robię to wszystko dupy strony, ja wiem. Wiem, że o to poczecie. Ten gold. I love it. Ale tu wino nam trochę zeszło. No już same srebrne zostało, trochę żeśmy się opuścili. No i to sporo. A piwo w ogóle nie schodzi. Piwo w ogóle nie schodzi. Mamy pełno. Dobra, jeszcze chciałem iść na chwilę nie do Górskiego Portu, tylko do Wzgórza Wiedźm. Bo muszę zobaczyć, co tu jest do ogarnięcia. Jak to wszystko wygląda. 10 i 5. Podaj piwo. My to możemy robić non-stop? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Dobra. Najpierw to. Zróbmy to, co mieliśmy zrobić, czyli nie tu. Drewniane belki. Nie mamy drewna. Jak mnie irytuje to, że my nie możemy więcej tych belek wszystkich poznosić. Mamusiu, jak mnie to irytuje. No będę znosił normalnie dzisiaj te belki. Tu jest taki jebnik. Tu jest taki jebnik. No tylko co z tego, jak my nie możemy nic z tym zrobić. Mam to dwa razy już pewnie ręcznie zaniósł. Zwłoki! Ile pójdziemy? Spokojnie, spokojnie. 4 przynajmniej sobie zaniesiemy już. Ile dam radę? Też nie jest... Nie jest powiedziane, że dam radę w ten sposób. No właśnie, kurde, no właśnie. Podwójnie może dałbym radę, ale... No właśnie, ale... że tu już jabłuszka zaczęły wzrastać. Na razie czekamy, aż wszędzie wzrosną, żeby one po prostu już, wiecie, w jednym momencie sobie ładnie tam chadzały. Dobra, no potrzebujemy na pewno 2 zombiaków. To jest pewne. To jest pewne. Kostnica. Miejmy nadzieję, że on będzie dosyć dobry. Proszę, żeby był dobry. Bliska. Coś dobrego? Uja dobrego. Dobra, muszę tak, na pewno spuścić krew. A jak ten koleżka tutaj? Jak on w ogóle wyglądał? Bo ja tutaj go mam i w sumie nie wiem, o Jezu, dupy. No to nie. Tym panem nic nie zrobimy. Tutaj zrobimy liposukcję. To się bardzo przyda. I teraz pytanie. 2-5. Jelitko. 2-5. O, to jelitko jest bardzo dobre. Daje 2 białe czaszeczki. Stawiam ci z powrotem to. Zobaczymy, jak tam mózg. 2-2. Wiecie co? Nie wiem, czy to działa w ten sposób, jak myślę. Nie wiem, czy to działa w ten sposób, co myślę. Zaraz zobaczymy. 2-5. To zabierało. Dawało 2 czerwone, jedną białą zabierało. Dobra, ale no poczekajcie. Ja coś chciałem zrobić, ale mi to chyba nie wyjdzie w ten sposób. Serduszko już sobie poszło. Dzisiaj jest w ogóle dzień kupca. Dzień kupca. Może jakieś serduszko ciekawe? A może te płyny balsamiarskie w końcu bym zaczął robić też, ale...
No, nie jest mi to po drodze jakoś ostatnimi czasy, naprawdę. 8, pięknie. No i dobra, i to ciałko jest fajne. To ciałko mi się podobało. Bardzo eleganckie. Czy my tu mamy jakiś sok z żuka? Chyba nie. Chyba nie. Pracownia alchemiczna. Ej, naprawdę tego nie mam? What? No na to by wychodziło. Ej, naprawdę? Shit. Niedobrze. Zielony proszek. A zielony proszek to był z... Pamiętam z czego. Że to nie. Kurde, no byłem pewny, że zrobiłem więcej tego soku. Z zombie. Jeszcze jakiś chleb się uchował? What? Skąd to się tu wzięło? Nie wiem. Ej, no naprawdę byłem pewny, że ten sok z zombie jeszcze... A, no właśnie, no był sok z zombie i bym, kurde, zrobił niepotrzebnie. Dobrze mi się wydawało. Widziałem kotecka. Koshiro, wiesz co? Jeszcze jakbyś wziął wiarę, to by było dobrze. Jakbyś wziął wiarę, to by było bardzo dobrze. Nie pamiętam, ile tam było trzeba. 10, czy 9, czy 8? Kostnica. Powstań. Cześć. To mi brakuje, mój przyjacielu. Winnica składania ofiary, winnica nie, wycinka terenu pod budowę. Ty mi jesteś tu potrzebna, ale na razie ty poznasz to. O, i gitara. I gitara. Teraz możemy wracać do domu. Powiedzmy, że ciągłość, jeżeli chodzi o dostawy, mamy zachowaną. Więcej belek. Najpierw się zajmę tej kuchnią. Czego potrzebujemy stricte do zrobienia tego? W ogóle tutaj mam jakieś rzeczy, które są nam niepotrzebne? Chyba nie. No w sumie mamy złożone części, jakieś tam zwykłe. To się przyda zawsze. Pewnie deski jeszcze się przydadzą. To jak na przebory domowe, opoły, okej. Okay. Potrzeba nam opołu. No, opół jest niestety, ale potrzebny, kurde, już w inny sposób. Aj, aj, aj. Kościół, stary cmentarz. Naprawdę ciężko będzie to przenosić wszystko. A? Weź to w lewo trochę. No właśnie, tutaj jest sporo tego, tylko jak to zabrać? Niby mogę klikać, ale to też mi nic nie da. Fuck me! Jezu, oddałbym wszystko chyba za zwiększoną liczbę kłód. W międzyczasie, wiecie, co chodzi. To już nawet nie chodzi o to, że jestem leniwy i wiecie, nie mam drewna czy coś, tylko po prostu chodzi o to, że tutaj ciężko w ogóle będzie to przetransportować. Ja chyba będę miał oddzielny odcinek na sam transport tego. Dobra, 36 opołów powinno starczyć. Powinno starczyć. I zróbmy to. No właśnie, tak. Tutaj poleci kolejne. O. I tu jeszcze jeden. No i dobra, i tu mamy pięknie wszystko już zaliczone. Wszystkie kotleciki pójdą w to miejsce. Pięknie, o właśnie. O właśnie, i super. I tych kotletów to mamy i mamy. Mogę pojedynczo sobie nawet zabierać, o. I gitara. I będę zapasy sobie to 25 uzupełniał. W ogóle zróbmy gotowe produkty.
Bo tu będą na sprzedaż na przykład. Takich, których nie będę chciał zabierać. A tu półprodukty jakieś piękne, ładne, dobra. O to chodziło. Tu chyba też mam jakiś właśnie chlebek czy coś. No cóż. No cóż. Dałoby się to jeszcze inaczej porobić, ale... Ale. Okej. Tutaj już mamy to zrobione. Następnie. Widzę, że tu już są ogarnięte te rzeczy. To zróbmy pracownię alchemiczną. To będzie w sumie taki dodatkowy pewnie odcinek. Nie jakoś super ambitny, ale najpierw... Nie tu. Kupiec. Dobra. Z pewnością od ciebie zakupię to. Bo to tutaj na maksa potrzebuję. W sumie to srebrne też. Oświewany diament na razie nie potrzebuję chyba. Detale złotej biżuterii. O Jezu, to drogie jest. O mega drogie. Dobra. Starczy. Starczy. To się strzały wyciąga. Okej. Okay. Chodźmy do pracowni alchemicznej. I zobaczmy, co my potrzebujemy, żeby zrobić sobie najlepsze upgrade'y, czy najlepsze upgrade'y, najlepsze stanowiska alchemiczne. Warsztat alchemiczny potrzebuje. Ale nie, warsztat alchemiczny już mamy. Młyn alchemiczny. Żeby to mamy? A, mamy chyba. Destylator chyba też mamy. To jest... Tu badawczy nie potrzebujemy, mieszarka ręczna. Czyli tak naprawdę potrzebujemy tak. Desek, prostych części gwoździ, proste części, oszlifowany kamień i deski i złożonych części akurat tam starczy. I to powinny być, tylko tak, destylator 2 tutaj mamy jeszcze. Oho. Dobra. Czyli dechy. Stricte potrzebujemy desek. Tu koleżka widzę, że już chyba przestał nam nosić. Chyba nam przestał nosić już. No nie, jeszcze nie przestał nosić. Tylko mi się zdawało. Dobra, wiecie co? Myślę, że na razie mogę, jeżeli chodzi o naszą produkcję wina, na razie mogę chyba... Nie to. Biało. Na razie chyba mogę sobie sfolgować z tym. No, ty w sumie jeszcze nie zacząłeś nawet robić. No weźmy cię. Ty sobie tutaj pracuj. Czemu on tutaj dziwnie zaczął jakoś tak? Już nie mam miejsca? Nie, no jest miejsce. Wiem, że mam zwłoki, spokojnie, zaraz pójdę do tych zwłok. Kurde, non-stop coś. Kostnica jest tu. Pasieka też by się przydało ulepszyć. Jaki ty przyjacielu jesteś w ogóle? No 4-4. Tału nie ma, dupy nie urywa, ale chodźcie, jeszcze pieśpimy, bo mam sporo energii ucieka. Okej. Okay. Tu w ogóle jakieś deski mamy? No takie 4 sztuki by się znalazły. Jakieś 4 sztuki by się znalazły, no w ogóle są jakieś kości, nie kości. Cały czas coś tam mamy, nie? Kolego, pierdzielasz się. Zróbmy trochę gwoździ. To też się przydaje. Prostych części też trochę zrobimy. Dobra. Potrzebne nam były kogi chyba. Trochę tego. Pracownia alchemiczna. Zróbmy to ładnie. Nie tutaj, nie to. Mieszarka ręczna. To by można było zrobić.
Dobra. W ten sposób to się nie zmieści, niestety. Kurde. Z tym miejscem to może być problem. Z tym miejscem tutaj to może być problem. Kamienia jeszcze nie mam. Fuck. Dużo kamienia. Mega dużo kamienia. Shit. I dwa oszlifowane. No, oszlifowane kawałki kamienia. Dobra. I kolejny wygłodzony blok z kamienia. W ogóle nawet jeden pypek się niebieski wrzuca. Czemu ja zrobiłem sobie w ogóle dużo... Może wziąłem do czego to wszystko? Nie wiem. Okej. Okay. I ogólnie dużo kamienia potrzebuję. Ja mam kamień? 22 sztuki. To jakoś nie super dużo, ale okej. Okay. Kopalnia. Mamy kamień? Nie mamy kamienia. Kurde, ale tu to już kamienia trochę jest. Właśnie, również mówiliście mi, że faktycznie można mieć wydobywanie kamienia. Pod kamienia, breberka kamienia, sieć latarń. Chyba zrobiłem. Kamienią u kamieni zombie. Właśnie jest tutaj. Dobra. Kopalnia marmuru. Stacja transportowa kolejna. No jest, faktycznie. Mieliście rację. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobra, zróbmy sobie ten kamień. Zróbmy sobie ten kamyczek. 8 sztuk, ładnie. Czyli da się w teorii. Tylko ile to trzeba mieć, kurde, zombie, żeby to porobić? Trochę dużo. Troszkę dużo. Dobra, teraz już mamy wszystko. Pracownia alchemiczna. Zobaczmy w ogóle, w jakich to proporcjach się robi. Proporcjach, co ty się tu gadasz? No, co brzmi? Destylatora 2 chyba jeszcze nie mieliśmy, nie? To się nawet nie da chyba... No nie da się. Nie da się to przesunąć. Potrzebujemy tak. Raz, dwa, trzy. Minimum trzy. Chyba, że zrobimy tutaj po prostu, wiecie. No ale to też nie. Strasznie lipnie jest to porobione. 4 na 4 byłoby potrzebne. Nie wiem, jak to rozegrać. Półka na zwojenie, mieszarka nie, młyn alchemiczny. To jest to, co stoi tu w teorii. Niby dałoby się to postawić tutaj. Tylko już nic innego się nie zmieści. Nic innego się nie zmieści. Można postawić to tutaj. Ej, chyba mam. Chyba mam. Chyba mam. To tutaj. Zobaczymy, jak jeszcze... Destylator dwójka. To też by się dało tutaj postawić, nie? No, dałoby się. I trójka by wlazła tutaj. Mieszarka ręczna. Chyba mam sposób na to. Chyba mam na to sposób. Dobra, młyn alchemiczny jeszcze raz. Chodzi tu. Tak, tak. Mogę go niby tak postawić, ale to nic innego mi już wtedy nie wejdzie. Mieszarka ręczna. To jest trójka. Można ją postawić gdzieś tu. Można od tej strony. Powinno starczyć. I destylator 2 wchodzi tu. Będą to trzy rzeczy, które potrzebujemy, tak? Mamy trochę niżej nawet, a co mi tam? Tylko pytanie, czy tutaj jeszcze ten destylator 1 nie jest potrzebny? Troszeczkę to mnie niepokoi.
Dobra. Chyba nie. Chyba to samo. Po prostu szybciej chyba się destyluje. No i elegancko. Wszystko w jednym miejscu, fajnie. Mniej więcej działa. Dobra, zróbmy tu jeszcze serce. Ja mogę to serce wstawić, prawda? Mogę. Serce już nie mamy. Dobra, widzę, jak mniej więcej to idzie. No szybciej, znacznie szybciej. No zobaczymy, czy to samo wyskoczy. Jak to samo wyskoczy, to znaczy, że miało likwidujemy oba. Miało likwidujemy, czy oba. Jeden likwidujemy, spokojnie. A to czasami ktoś pierdolny, to te kłysy grzybką o kant kuli, nie? O, i tu już mamy to pięknie poogarniane. Najszira. Bez łomu. I tutaj trzy. Daje trzy. Życiodajny ekstrakt razy 3, a tutaj chyba pojedynczo. Dobra, czyli tak. Z pewnością chciałbym jeszcze zrobić sobie stojak alchemiczny. To też się by przydało, nie? Tego też nie da się obrócić, niestety. No, możemy to mniej więcej tak na środku walnąć. To będzie nasz taki kompleks tu alchemiczny. Wiecie, tu niech sobie cały czas będą te miksturki, jakieś tam inne dupererki, jakieś soki, sroki. To nas tutaj nie interesuje. Muszę nawet to wszystko poprzekręcać stąd. Lepiej tutaj przyjść z czystym EQ, żeby się w tym nie bawić w ten sposób. To co się idzie zajebać, jednym słowem. Zobaczcie, jak to się długo robi. Jak to się mega długo robi. Dobra, czego potrzebuję jeszcze, żeby zrobić tu stojak alchemiczny? Opoły. Na 3 to i tak mi już nie starczy w sumie. Raz, dwa, dwa. Czyli na 3 to akurat gwoździ mam na styk. Opołów potrzebuję jeszcze trochę, bo potrzebuję 36 sztuk opołów. 36 sztuk opołów to są cholery. O jest. No dobra, zrób to. 36 sztuk. I reszta już pójdzie całkowicie na belki. Tam akurat potrzebujemy ich chyba razy 3, bo tam 4 idą. A beleczki nawet z tego nie potrzebujemy chyba. Znaczy tam jedna nam zostanie. Jak to za mało miejsca? Halo? Mi takich rzeczy nie robić. W ogóle to bym mógł zostawić w końcu. Dobra. Oczywiście standardowo Giro nie trafił. W końcu zaczyna... No nie, też daje 3. Ale no jak widać daje to samo, więc... Tylko to szybciej. To szybciej. I bez problemu można to wypieprzyć już. Warsztat alchemiczny... Gdzie to jest stojak alchemiczny? Czemu jak gwoździ? Kurwa, zostawiłem gwoździe, naprawdę? Jestem lekko upośledzony, no z pewnością. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. I tak, jeżeli chodzi o te półki, to ja bym zrobił to w ten sposób. Dwie tu. Bo ja nie wiem, czy my przejdziemy przez to. Niby mamy tu jedno takie przejście, ale to różnie może być. Właśnie, tędy nie przejdziemy, tędy przejdziemy. No i dobra, o to chodziło. Mamy sporo półek.
Nic mi więcej nie potrzeba. Przejście jest, jest. Pseudo improwizowana ściana, nie? Nie, no fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Możemy już to usunąć również. Tą półkę też usuniemy spokojnie. Najpierw to sobie cały ten złom przeogarniemy. Ups. Upsi pupsi. To zostawmy, to zostawmy. No, tego już nie mogę zostawić nawet. Resztę bierzemy. Resztę bierzemy. To zostawimy na chwilkę. To też zostawimy na sekundkę. I to, i to, i tam dalej już nie mogę. Tego nie bierz. Wiarę też zostaw, złom też zostaw, to też zostaw, piwko też zostaw, jest niepotrzebne ci w danej chwili. Okej. Okay. I jakieś złomy tego typu. Już mam 47 prawie minut odcinka. Fuck. Dobra, już kończymy, kończymy powolutku. Więc myślę, że tutaj możemy w sumie zostawić te takie ekstrakty. Tu mogą być roztwory. Sok z zombie. Tu mogą być proszki. A tu na samym dole mogą być w sumie takie, wiecie, luźne. To nie. Jakieś breje. Mam jeszcze biały proszek, który trzeba wstawić. I od razu jest tutaj to porobione tak, jak być powinno od samego początku. Nie można było tak szybko od razu? Chociaż, jakbym wiedział, że tak się da. To pewnie tak. To pewnie tak. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Ładnie sobie to poogarnęliśmy. Przynajmniej tu. Ja sobie to jeszcze oczywiście zniszczę, bo nie chcę mieć tego tutaj. I mieć jak najwięcej tutaj przestrzeni i miejsca. Tyk. I myślę, że w następnym odcinku będzie bardzo podobnie, jeżeli chodzi o to, tylko tym razem bardziej zaczniemy iść już oczywiście w destylatory, w biurko, półki na zwoje, jakieś tego typu rzeczy. Szelka ręczna w sumie też. No w sumie tylko chyba nam to zostało, nie? Tu jest jeszcze w technikach coś, w pisarstwie. A tu jest tego więcej. Tu jest tego, moi drodzy, więcej. Dobra. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu Grał Dalszy. Oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.